różne kraje, różne firmy używają najrozmaitszych sposobów, żeby przyciągnąć zainteresowanie zwiedzających. Mówiliśmy o pokazach tańczących robotów, robotach na róże, mówiliśmy o meczach, przy okazji nowe technologie i nowe pomysły. No ale tutaj zwracam się do pani Moniki, bo pani Monika najlepiej jako kobieta rozumie mężczyzn, ale żeby dotrzeć do serca informatyka, to chyba najlepiej przez kuchnię, prawda? No, tak, i tutaj Ministerstwo Gospodarki to bardzo, bardzo dobrze rozumie i zapewniło na targach kucharza z Krakowa, który jest specjalistą światowej klasy i naprawdę rozpieszczał nas tam różnymi przysmakami przez całe 5 dni. Już mi ślinka cieknie. Mam nadzieję, że słuchacze tego nie usłyszą, ale cieknie, bo ja lubię też bardzo dobre rzeczy podjadać i próbować. Natomiast pan Rafał ma swoje własne przemyślenia w związku z tą sprawą, ponieważ owa dobra kuchnia, w odróżnieniu od tak zwanego plastic food, czyli jedzenia takiego, którego cywilizowani ludzie nie jedzą, to zdaje się, że ta kuchnia narobiła trochę zamieszania. To znaczy, to może nie przemyślenia tak do końca, a kwestie zasłyszane, bo ja byłem na Cebicie w czwartek, a no zakładam, że to ten kucharz z Krakowa, chociaż nie chciałbym oczywiście ani mu przypisywać. Bardzo serdecznie pozdrawiamy kucharza z Krakowa. No natomiast podobno on podjął się wyzwania przygotowania bigosu właśnie w środę na obiad na tym stanowisku polskim, co wzbudziło zainteresowanie ochroniarzy, gdyż tutaj woń kapusty gotowanej się rozniosła szeroko po hali i ochroniarze no, wstrzymali tę jego pracę, ale podobno, to oczywiście też polegam na kronikach z dnia wcześniej, tenże kucharz no, nie dał za wygraną i wieczorem zaczął szykować grzybową i reakcja była podobna, także tutaj ten wątek kulinarny też się odznacza na naszym stanowisku. Ale z drugiej strony skutek był pozytywny, bo ja sama widziałam cudzoziemców stojących w kolejce po ten bigos i właśnie szczególnie jeden Anglik przyszedł i jak usłyszał, że bigos, to był tak szczęśliwy. Specjalnie do nas na stoisko, także. Czyli znaczy się, że efekt był taki jak zamierzony. Tak. Osiągnięto zamierzony dokładnie efekt, tak. Czyli zainteresowano wszystkich. Natomiast no, mam wrażenie, panie Rafale, że ci ochroniarze, którzy zareagowali, to raczej nie można ich było zaliczyć do smakoszy, do takich, którzy interesują się kuchnią, prawda? Tylko powiedziałbym, tak trochę na ślepo wykonują swoje obowiązki. Może to był pretekst. Nie wiadomo. Właśnie, może wzięli garnki i chcieli się załapać na tą Michę, ale wcześniej, no, tak? To, z pozycji siły. Ale o ile na przykład do bigosu, który w momencie gotowania no, pozostawia sporo do życzenia, jeśli chodzi o sam zapach, no to gotowanie zupy grzybowej, to ja nie wiem, do czego tutaj można mieć zastrzeżenia. Pachnąca jest i może to... I też im coś nie pasowało. Może myśleli, że coś się pali po prostu. Często widziałam na innych stoiskach, że po prostu przywożono catering z zewnątrz, w plastikowych opakowaniach i on nie wydzielał żadnych zapachów, więc być może to o to chodziło, że zbyt bardzo się reklamowali. A może po prostu ci ochroniarze byli tak głodni, że chcieli całą produkcję przejąć i gdzieś w cichości ducha spożyć. To ja w takim razie znowu zapytam państwa o wasze przemyślenia, ale teraz muszę wrócić do pana Darka, który mówił o tych rozwiązaniach związanych z GPS-em i mobilnością. Właśnie element mobilności przed targami był bardzo mocno nagłaśniany, że te targi skupią się na rozwiązaniach mobilnych. No i co? Skupiły się? Nie tylko, ale też. Coś ciekawego pan tam widział? Tak jak już wcześniej powiedziałem odnośnie rozwiązań nawigacji satelitarnej było tego sporo. Właśnie bardziej w kwestii tych rozwiązań hardware'owych. Jeżeli chodzi o software'owe, no było też wystawiało się sporo firm z Europy Wschodniej, wbrew pozorom byłem bardzo zdziwiony tym, ale jednak z Europy Wschodniej i Południowej było bardzo dużo firm zajmujących się właśnie tworzeniem oprogramowania na platformy mobilne, aczkolwiek nie było tam żadnego rozwiązania, które byłoby w pewien sposób jakoś mocno innowacyjne.
Nie wiem, może dlatego, że mojej firmy tam nie było, nie prezentowaliśmy się cały jakąś wielką wielką ekipą. Gdybyśmy się tam prezentowali, na pewno zrobilibyśmy furorę. Powiem szczerze, że dlaczego już zmierzam do tego, ponieważ ogólnie my się zajmujemy lokalizacją między innymi telefonów za pomocą sygnałów z anten telefonii komórkowej, to między innymi usługa Gdzie jest dziecko przykładowo. Bardzo pożyteczna rzecz dla rodziców, którzy bardzo pożyteczna, jak zagubią pociechę, to mają szansę. Dokładnie tak. I do czego zmierzam? Rozmawiałem z Kanadyjczykami z pewnej firmy zajmującej się właśnie lokalizowaniem telefonów i raczej nie tyle telefonów, co właśnie za pomocą GPS-a i byli bardzo zaintrygowani tym, jak można w komercyjny sposób wykorzystać możliwość lokalizowania telefonów za pomocą stacji bazowych BTS, czyli właśnie tych anten komórkowych rozstawionych w mieście. Ja byłem z kolei zdziwiony tym, że w Kanadzie, tak dużym państwie, właściwie bardzo blisko Stanów Zjednoczonych, i dowiedziałem się między innymi też od właśnie tych Kanadyjczyków, że oni przykładowo nie wpadliby na pomysł, żeby wykorzystać możliwości anten telefonii komórkowej do lokalizowania.